O kurczę, to jest takie wielkie. Do you hear that sound? It's the sound of prosperity. It's the sound of a brighter future. It's energy running through the veins of the city. Welcome to the Industries of the Future. Witam Was tutaj, cześć, chciałem znaleźć. Zapraszam Was na kolejny odcinek z Cities Skylines PlayStation 4 Industries. Tak jak mówiliście, chcieliście w ankiecie, było podzielone na Relaxation Station i Industries, ale pozostałem przy tych nowych muzyczkach. Dziś standardowo i to już na razie w każdym kolejnym nowym odcinku będziemy tego się trzymać, a mianowicie przechodzimy sobie do okienka i głosujecie na radyjko. Macie tutaj do wyboru oczywiście 5, tak jak było ostatnio, czyli Relaxation Station, Rock City, Aldat Jazz, Country Road Radio lub Synthetic Down Radio. Głosujcie w ankiecie, natomiast my zaczynamy nasz odcinek. I tak, po pierwsze, nie mam cały czas nazwy od Was, a to trochę dziwne, na naszą nową dzielnicę w kopalnie. Nasz wykopy Michałowice. Jak my to mamy nazwać, proszę bardzo? I cały czas jeszcze nie wiem. Ale dobra, ale o tym dzisiaj mniej, ponieważ dziś musimy się zająć rozwojem ludności. Tak, dokładnie, ponieważ ostatnimi czasy ludność w naszym mieście przybierała, a my co? A my przemysł. Tak, i dzisiaj porówno chciałbym się zająć jednym i drugim przemysłem, czytaj przemysł rolniczy, bym też chciał dzisiaj trochę pokręcić przy nim, bo przy przemyśle rolniczym mniej ostatnio siedzimy, nie dziwię się w sumie aż tak bardzo, ponieważ mamy teraz nową dzielnicę przemysłową, tak? Ale to nie zmienia faktu, że obydwie dzielnice przemysłowe trzeba tak samo traktować. Tak samo trzeba je rozwijać, bo z obydwu są niewyobrażalne aktualnie force. Chociaż wiadomo, że źródeł, czyli na przykład z rolnictwa, będą większe, bo te źródła zysku nie będą się kończyć wraz z na przykład końcem złóż, bo żyzna gleba się nie kończy w Cities Skylines. Jak jest w praktyce, to możecie się sobie przypomnieć z akcji, no wiadomo jakich. No ma, tak czy siak, mamy raptem 16 000, więc jest bida w kraju. Puścimy sobie autobusik, aby on tutaj jeździł po tych naszych dzielnicach już trochę bardziej. Tu sobie damy przystanek, tak, tu są bardzo blisko do przystanki, oczywiście, że go wywalimy gdzieś dalej. Nie wiem, tutaj, no proszę bardzo. Tak, póki co na razie takie coś będzie sobie tutaj jeździć. Tak, czekamy bardzo na pociągi, żeby mieć jakieś połączenie już zewnętrzne, ale z tego co mi się wydaje, czekaj. Tak, to jeszcze nie mogę tego nawet dokręcić. Mamy już z tego co widzę, tak, mamy metro. No to za chwilę może i metro sobie dzisiaj zbudujemy nawet. No, pokaż mi kamienie milowe. Od kolejnego kamienia milowego mamy już to, co mnie interesuje. I to nawet kolej linową, o. Ale dworzec towarowy to głównie jest najważniejszy dla nas aktualnie. Dobra, no tak, tutaj ten przemysł się ogólnie buduje. I tak, jedną rzecz zrobiłem pomiędzy odcinkami, żeby nie było, że nie uprzedzałem. Zrobiłem tutaj taki piękny, powolny podjazd do góry i po prostu zjazd autostrad tutaj dociągnąłem i zjazdy z autostrad, ponieważ tutaj się robiły nie lada korki, a teraz, jeżeli teraz to będzie tutaj działać, jak funkcjonować, jak to mam nadzieję, że będzie, to będzie dobrze. Przy okazji jakieś drzewka posadziłem jeszcze i inne ecie w lecie. Tak, tutaj też drogę posadziłem, tutaj dosyć nawet porządnie powiększyłem to. I tak, wydaje mi się, że moja piekarnia na full, ponieważ mamy mały magazyn na mąkę, mamy mały magazyn na produkty zwierzęce, no i mamy małą stodołę, która podwozi tutaj non stop do tego. Więc właściwie to możemy pociągnąć to do 100, 150% i zyski będą nie lada. Ale dobra, mniejsza z tym, bo nie o tym. Tak, piekarnia teoretycznie już tutaj będzie nam działać na full fuel, czyli reszta, czyli czytaj to, co będziemy tutaj produkować z mąki i tak dalej, będzie po prostu sprzedawana. No i tak, niestety mamy aktualnie noc, więc sobie przyspieszmy czas, bo nie mogę się aktualnie w tym momencie zająć niczym innym, co nie? Tak, możemy właściwie tutaj postawić im już nowy urząd pocztowy, bo te urzędów pocztowych to nie mam aż tak dużo. I sortownie. O, może od tego zaczniemy w sumie, bo w naszym mieście póki co nie ma żadnej sortowni, aby się przydało, żeby z jednego miejsca, bo ja mam już urzędów pocztowych, czekaj, pokaż mi to. Mamy raz, dwa, 3. No dobra, to jeszcze nie jest aż tak tragicznie. Z czego jeden, to teraz jeszcze postawimy jeszcze jeden. Tutaj specjalnie na tej dzielnicy przemysłowej. Będzie sobie jeździć jeden. A to tylko tak jeden, co nie? Dobra, to tak. Tu sobie wróćmy do tego. No i tak, pobudujmy sobie już coś. Czyli ogólnie to też jutro, czytaj dla mnie... A, zapomniałem, że dla mnie jutro, a dla was to nie wiadomo kiedy. Dla mnie jutro to jest... Co jutro jest? Już się dziś przyjadę, ponieważ jeszcze jest akcja świadectwo i tak dalej, i ocenki za świadectwo. Więc może jeszcze skorzystam z tego i nie będę mógł zrobić live'a. Ale miejmy nadzieję, że w najbliższym czasie już live się pojawi. Jeżeli będzie jutro, bo nie wykluczam tego, żeby nie było, to was uprzedzę. Nie, czyli postaram się was uprzedzić. Dobra. Tak, to całkiem nieźle się to będzie rozwijać. Dobra, i czy my mamy jakieś już nowe fabryki? Właściwie. Mamy tak, wyrobów stalowych. A to jest fabryka, którą faktycznie możemy zrobić. A to nie pomyślałem o tym. O ty. No ma tak, możemy zrobić sobie fabrykę wyrobów stalowych. To jest dosyć ciekawa wiadomość. I tak, w ogóle to całkiem nieźle to się już zaczęło wydobywać. Tak w międzyczasie, tylko powiem, że to naprawdę się nieźle wydobywa. Mówiąc nieźle, mam na myśli niedobrze, bo szybko. A jak szybko wydobędziemy to wszystko, to nie będziemy mogli się tym zajmować też długo. No, wiecie, to też tak niestety, tutaj to jest z tym. No, a tutaj nie było aż takich głębokich też wszystkiego, więc... No, miejmy nadzieję, że będzie całkiem nieźle. No, proszę bardzo. Ogólnie nasz Bombaj też całkiem nieźle tutaj ludzi dowozi. Co nie? No, akurat teraz jest pusty, tak? Ale, no, czasami ktoś tam się pojawi w Bombaju. Dobra. To pozbierajmy na fabrykę wyrobów stalowych. Handel by się chciał poudawać. No, przydałoby się gdzieś zrobić w sumie dzielnicę handlową, bo jeszcze żadnej nie mamy. Tu jest chyba idealne miejsce, to jest obok tej piekarni, tak mi się wydaje coś. Nie wiem, czy wy też tak sądzicie, ale obok piekarni to byłoby jedno z fajniejszych miejsc właśnie, gdzie by oni tutaj mogli się budować. Tak nam, moją głowę. Proszę bardzo. Tu i tu. Tutaj jakbyśmy zrobili sobie mostek, to by było fajnie, ale nie będziemy robić tego. Tak, i w ogóle jeszcze jedna rzecz mnie teraz zastanowiła. Jak jest z edukacją w naszym mieście? Szkoła średnia by się przydała nam. Czego kosztuje 24 000, czyli i tuż. Oj, tu bym ją montował, bo tu by idealnie pasowała, tylko Bambaje trzeba przesunąć. No i liczyłem się z tym, że Bambaje trzeba będzie przesunąć, tak? Więc możemy to zrobić właściwie. Dobra. Tylko, o, byśmy postawili ją tak bokiem. O, proszę bardzo. Wszyscy się będą cieszyć. No, a to tak, no niestety Bambaje musimy stąd wyrzucić chwilowo. Czytaj, stąd również. Gdzie te przystanki poszły? No gdzieś tutaj pewnie na bok. A nie, po prostu ich nie ma. Dobra. Play. Sobie puścimy to na razie chwilowo, tędy po prostu. Po prostu jakkolwiek, żeby to tam dojechało. O, czekaj. Żeby tu tak ładnie się kręciło, proszę bardzo. Dobra, to całkiem nieźle już będzie. No i teoretycznie, jeżeli teraz byśmy tutaj to przestawili. O, masz. To będzie już stwierdzić, że to działa i fajnie w ogóle. I cacy. No, to tu sobie dajmy jeszcze przystanek tutaj. Albo no, już niech ci będzie, może być tutaj nawet. Proszę bardzo. No, bo niech się ludzie cieszą. I mają edukację, więc też niech się bardzo cieszą. No, ale mieliśmy się zająć naszym handlem. To będzie zwykły handel, nie będziemy jakichś robić specjalnych specjalizacji w tej części handlowej. I proszę bardzo, na razie dam wam tyle do budowy. A za chwilę wyrobimy jakieś kolejne kawałki i damy wam więcej. Tak, i możemy ten w ogóle park miejski też powoli zacząć tutaj budować, bo... Ja wiem, że to jest Industries, ale ludzie mimo wszystko i tak tutaj będą mieszkać. Więc przydałoby się, żeby mieszkali w miarę wygodnych warunkach. W miarę wygodnych warunkach, co nie? W miarę. Nie w dobrych, tylko w miarę wygodnych warunkach. Dobra, tutaj, też mam co, będzie się budować. Tak, policja to wiadomo, pyk, czasami działa, czasami nie. Chociażby się przydała jeszcze jedna tutaj. Dobra, jak jest w ogóle... Ojojoj, ale nam się spodobało. Ze zdrowiem też nie jest najlepiej, to postawmy sobie jeszcze z jednym tutaj. Proszę bardzo, macie tutaj klinikę. Dobra. Jak tam zyski z tego jest ogólnie? Jakiś import tu się pojawił. To mi się nie podoba. To mi się bardzo nie podoba. No, nie wiem, tak, bo mamy ogólnie jeszcze szklarnię tutaj pomontowałem. To się nie wiem czemu nie świeci. A, bo one się różnie świecą. Tak, bo to są różne szklarnie, co nie? Tu jest na przykład taka mała szklarnia, tu jest taka szklarnia, a tu jest taka szklarnia. To też się nie świeci. A, bo to już się wyłącza światło, tak? Bo już robi się dzionek. No, to nawet ma sens, że się już nie świeci. I z tego co widzę, brakuje nam wody. I tak, jeszcze jedna rzecz jest na pewno, którą moglibyśmy zobaczyć. A mianowicie nasze ścieki, które wylewamy, są przepięknego kolorku. No dosłownie przepięknego. Więc wybórzmy sobie to. To też. I sobie dajmy to nowe. Nie wiem, chyba tyle powinno teoretycznie wystarczyć. Chociaż one mają trochę mniejszy przerobowość. Czekaj. Bo te mają 12 tysięcy, a te mają 6 tysięcy. Dwa razy mniej. Czy ty se kpisz? To jest tragedia. Nie mam funduszy już na to. Ekologiczna ruda ściekowa. Jakkolwiek by to dziwnie nie zabrzmiało. Nie, to już jest teraz na pewno dobrze. O, włączają się, powiedz, że jest dobrze. Jest, gitara się. Dobra, świetnie. No, to jest jeszcze jakaś ta woda. A, bo tu mieliśmy promy puścić. Znaczy, tu miał być park. Promy w sumie też by można było puścić tutaj. Tylko trzeba się zastanowić, co jest lepsze, promy czy park? No dobra, tutaj akurat ludzie całkiem nieźle z tego korzystają w ogóle. Może i pytamy, by nie były takie złe. Ale jak je tutaj w ten sposób wsadzimy, to będzie do kitu. No. Dobra, może nie bawmy się tutaj w ptamy, tylko po prostu zróbmy parczuś. Dobra. Ale zrobił się ogólnie dzień. To też jest dobra wiadomość. To tak. Jak tam w ogóle jest tutaj przydabować? Bo mamy... Czekaj. Bo jest poziomu drugiego, co nie? Mamy zakład kruszenia rudy, czyli w sumie mamy metal, ale przydałoby się też szkło. A szkła jeszcze nie mamy. To jest ten budynek. Aha, on jest taki trochę większy i taki trochę droższy. 25 kosztuje. No dobra, tu nam wejdzie. On taki dziwny jest trochę. W sensie tak go dziwnie się stawia. Dobra, i nam tu niestety płot wywali. No dobra. To sobie go na razie tutaj wrzucimy. O, proszę bardzo. Dobra. Powinno do niego już jechać ze składowiska. Żeby sobie tylko nie zaczął importować, bo to jest najgorsze. Jest już zobaczcie 10 pracowników w cenie. To jest najlepsze. 10 pracowników w cenie. Dobra. Woda. Szkoda, macie wodę. Tam co sobie dociągniecie. Jest. Jedzie. Nie jedzie do niego. Jak to do niego jedzie? No jakoś do niego to... Nie jedzie, no wiesz. A, już dojechało. Okej, dobra. Huta już pracuje, proszę bardzo, szkło wytwarzamy. Mamy nową działkę naszej tej produkcji, proszę bardzo, szkło idzie. Dobra, świetnie. Dobra, teraz ja sobie przerzucę drzwi. I Sendesk do mnie powiedziawszy, że budynek jakiś płonie, dobra, to jest mało ważne, że tą fabrykę bym się zainteresował. W sensie, bo fabryki są o tyle fajne, że one dają oddzielny zysk i duży zysk. Bo tak, bo tu jest fabryka żywności, do której potrzebujemy plastiku i papieru, to nie mamy tego na pewno, nie? Tu jest z kolei potrzebujemy nie tylko plastiku, ale też nie mamy w ogóle plastiku. Tu z kolei potrzebujemy szkła, które właśnie zaczęliśmy produkować. I plonów. To może pójdziemy w sumie. Znaczy, na pewno bym postawił tak fabrykę wyrobów stalowych, bo to też jest. Postawmy tutaj dzisiaj te dwie fabryki. I parę zacznijmy. I pociągi dupy. Dobra, czyli dostaliśmy zysk. Dobra, dodamy pociągi, kolej jednoszynowa, kolej linowa, bardzo dużo dostaliśmy. Zagospodarowanie przestrzeni. Zaawansowane budownictwo mieszkalne, zakaz wysokiej zabudowy, nowe przepisy, nowe dworce, ogród i jogi. Ciekawe. Dużo tego. Dobra, wy nie macie wody. No dobra, nasz handel obumiera. Tragedia. Nie, ty tędy nie jedziesz. Ty jedziesz tędy. Dobra, to tak. Zwolnijmy ten czas, bo jak my idziemy dosyć szybko tutaj w naszym mieście, ogólnie leci czas, to nam to się szybko będzie kończyć. I tak, nie wiem czy zauważyliście, ja powoli zamieniam wszystkie nasze domki w budynki. Czemu tak robię? No bo jak mam budynki, to trochę według mnie jest bardziej miasto niż taka wieś. A przy okazji nie będzie takich efektów, że mamy właśnie tylko domki. Dobra, ale tak jak mówiłem, dostaliśmy forsę, co oznacza, że możemy postawić fabrykę wyrobów stalowych. O kurcze, to jest takie wielkie? Ja nie sądziłem, że to takie wielkie. No fajnie byłoby na przykład postawić, nie wiem, gdzieś po drugiej stronie tego tunelu czy coś. Dobra, to ją tutaj wrzucimy może. Tu obok tego Bombaju. No płot niestety zniszczymy, ale no to trudno, tak. Macie. Sądzę, że wam się spodoba. To wywalimy. Drut jest tutaj już zbędny. Świetnie, to bardzo się cieszę, że drut jest zbędny, bo to jest akurat jedna z bardziej irytujących rzeczy. Jak nie najbardziej. I tak, wywalmy ten płot. Wywólmy. Proszę bardzo, płot wywalony. I ten płot dociągniemy sobie tutaj, bo ja ogólnie też się zajmę tutaj właśnie tym płotem, nie wiem po co, ale płot jest ogólnie dosyć jedną z tych ciekawszych rzeczy, co nie? Taką, jak się już komuś naprawdę nudzi, to można się tym bawić, co nie? A komuś się tym nudziło. Nie no, po prostu, no. Zawsze takie coś, tutaj się coś tam z czymś łączy. A, bo można z płotem łączyć. No, fajnie. Znaczy, można płot z płotem łączyć, co nie? Rozumiecie, jaki problem to jest? A, to w takim wypadku będę mógł podłączyć gdzieś tutaj. O! No to jest akurat dosyć dobre, że można łączyć płot z płotem. Zaraz się okaże, że i z tym mogę połączyć. Nie, z tym nie mogę. A, i jakbyście nie wiedzieli, zobaczcie, aktualnie tak wygląda nasz główny budynek. On się upgrade'uje również, ten budynek przemysłowy. Tylko tego wam zapomniałem ostatnio powiedzieć. No i czego nie mamy jeszcze w tej dzielnicy przemysłowej? No to oczywiście są baraki, czyli PGR nasze, tylko PGR dla tych ludków. No i powinny one być gdzieś niedaleko Bombaju. Niedaleko Bombaju to czytaj jest chyba gdzieś tutaj. A tu jest akurat obok pętli, dobra, to tu będą PGR-y. Proszę bardzo, nazywamy oczywiście. Mamy PGR-y. Dobra. I tutaj sobie na Bombaju, tak jak mówiłem, no tam sobie kursują jako taką. Dobra, i mamy dosyć duży minus ludzi. A no tak, bo tam cmentarz ostatnio chcieli. To pewnie zaczęli trochę obumierać. Dobra, tu jest problem ze śmiećmi, no tak. Śmieci mają dosyć duże problemy w tym mieście, ponieważ no właśnie, nie są zawsze ze wszystkim podłączone. Ale dobra, postawimy tutaj jeszcze jedno wysypisko. Jeśli recykling, to będzie dużo lepiej. No i tak, dajmy sobie strefę, w sensie tą dla naszego tutaj parku. Parczuć będzie się tak tutaj mniej więcej ciągnąć. Tutaj wzdłuż tej wody, bo to jest właśnie główny mój cel dzisiaj. Czyli żeby wzdłuż wody tutaj się ciągnął. Tu i tu. Dobra, no i na razie tutaj. Nazwa dla parku, też możecie pisać. I dajmy sobie na razie wejście. I zobaczymy, czy po samym postawieniu wejścia już ludzie zaczną przychodzić, bo tak czasami jest. Tak czasami naprawdę jest. Tak, tu mamy naszą pętlę. Najlepiej byłoby gdzieś obok pętli postawić, ale nie wiem. No, to postawmy gdzieś tutaj może. Po prostu. Świetnie. Damy właśnie na parku, plac, dobra. I to, co najbardziej irytujące w parkach jest to, jak tworzy swój własny park. Pomimo tego, że ty stworzyłeś park dookoła, ale on go nie bierze pod uwagę. To jest bardzo irytujące, jak na przykład teraz to się tak stało. No, musimy jeszcze raz stworzyć całą dzielnicę, cały ten... No ja bardzo tego wszyscy nie lubią, ale taki jest. Dobra, no i tak, ty potrzebujesz metal, który w moim mieście się produkuje... Nie powiem jak, ale się produkuje. Dobra, to tak, to można byłoby w sumie gdzieś przerzucić jeszcze ten budynek. Przerzuć go na razie gdziekolwiek. Mamy trochę forsy. Daj tą drogę, tutaj się ciągnie. Powiedzmy, że na przykład to stąd. Tutaj, nie. Czekaj, daj to. I tutaj powrzucamy to. Trzeba mówić. Oglądałem chatmoby i zacząłem mówić do was i tak dalej. Niedobrze. To tak. Daj to. Tu przeniesiemy to. Czekaj, czy tam by się dało przesunąć tutaj jedną kratkę? Jedną kratkę tak, ale płot i tak się rozwali. Co oznacza, że trzeba będzie go dociągnąć. Tam, gdzie powinien iść. Czyli czekaj, stąd. Tu będzie iść po prostu. No. Wydaje mi się, że to jest inny płot niż ten. Nie, ten sam. To dobrze. To bardzo dobrze. I tak, ciebie też tutaj przesuniemy. I w ogóle tutaj ta dzielnica się też, ta przemysłowa trochę się tak kończy dziwnie. Bo to jest też w tej dzielnicy będzie. No niestety, nie musi być przy dzielnicy, ale będzie. A w ogóle czemu jest pauza? O, przyjechało, świetnie, czyli już będzie działać. Później popatrzymy, czy takie tempo produkcji do niego tutaj idealne. Raczej wątpię, ale zobaczymy. No i teraz zamiast eksportować, będziemy to wszystko wysyłać tutaj i będą zyski z tego. W teorii. Dobra, takie coś kosztuje 20 000. A daje 20 000? Raczej wątpię. A, mamy 22. No to tak było ciekawe, mieliśmy 18, nagle 22. No, zyskania jest tak, no. Czego się spodziewać? Czego tu się spodziewać? No właściwie nie wiadomo, czego się spodziewać. Dobra, i z tego jest zadobek ładny, bo jest 6000. To oznacza, że to jest bardzo ładny zadobek. I tutaj w ogóle nie ma żadnej drogi do zawrotu, więc sam dojazd tutaj jest już długi. No ma, tutaj mamy miejsce do zawracania. No dobra, to tak, no to mamy już zrobione faktycznie. Patruś mamy też postawiony, to teraz co do parku. Albo poczekajcie, może najpierw się zajmijmy jeszcze naszym rolnictwem. Chyba, że nas nie będzie nie stać. Nie, stać nas, świetnie. Dajmy sobie to. I tak, zaczęło nam się tutaj robić to kolorowe. Co się zaczęło się robić tutaj pszenica i możemy sobie zrobić tutaj daję pszenicę. Były wszędzie ziemniaki, 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 a teraz będzie pszenica, dobra. Może nawet i tak być. I teraz w oczekiwaniu na forsę, bo nie będziemy przyspieszać czasu na razie, sobie poustawiamy właśnie wejście do parku. No i tak, bardzo dużo ludzi korzysta z tej magicznej ścieżki. Cudem opodatkujemy. Nie, no serio, no by się przydało po prostu zrobić, żeby oni za nim nie chodzili za darmo. Więc proszę bardzo, tutaj macie. Tak samo tu jest jakaś ścieżka rowerowa. Tak samo by się przydało, żeby... O, ciach, tu trzeba dociągnąć naszą dzielnicę. Daję tym małym. Tutaj. O, proszę bardzo. Ciach, 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 ciach. Tu i tu. Tu, tu. No, a tu już się wciągnie wszędzie. I tu przy okazji do tego przemysłu, przemysłu handlowego też będzie się to dociągać. Dobra. No i tak, wracając do tego. Nie, wejście. Ile kosztuje w ogóle wejście? 2,5, ja nie mogę. Dużo kosztuje wejście samo. Dobra, tak, tu są jakieś ścieżki. Na razie wszystkie ścieżki, tak jak mówiłem, wyrzucamy. Teoretycznie to dałoby się wyburzyć już. Nie wiem jak jest w taktyce, nie wiem jak jest w teoretyce. Dobra, i tu widzę, że cały czas masz problem. Masz. Teraz już powinieneś nie mylić. No, świetnie. Dalej, kolejne bym tutaj dał, bo tutaj jest po prostu aż wprost za idealne. Tutaj jest obok tego zajścia, więc będą po prostu przychodzić do niego. Dalej, kolejne tutaj jest po prostu dziurka po tym, co było przed chwilą. No, tu jest to wejście główne, to już nie będę głównego, tak blisko dałaś te wejścia. Tutaj jeszcze z jedną byśmy dali, tak. Tutaj też właściwie, by czemu by nie. Nie będziemy robić płotu, żeby nie było. Nie będziemy robić płotu dookoła tego całego. Tu jedno wejście, tu jedno wejście. Tutaj możemy dać... Dobra. Po której to będzie lepiej? Może po tej będzie właściwie lepiej. I na razie to właściwie chyba by nam wystarczyło tyle z tych wyjść. Bo jest ich tutaj trochę poustawianych, nastawionych. I tak jest całkiem nieźle. O. A tu dołem to i tak nie będziemy przechodzić na razie. Tu później może tego... W sumie jakbyśmy dociągnęli tego przemysłu jakąś ścieżkę, to i tak byliby przeszczęśliwi. A nie mam akurat forsy. To dajmy tutaj, dajmy, żeby się dociągnęło tutaj nad wodą. Będzie dochodzić sobie do tego. Proszę bardzo. O, a forsa to akurat dzięki naszym przemysłom to my całkiem nieźle zadabiamy, więc na to nie ma co marzyć. Dobra. Nasze pole uprawne po prostu wszystkie ciężarówki wykorzystało tego. Tak. Słoje mają być na zrównoważone, co nie? Ale one nie są w stanie być na zrównoważone, ponieważ cały czas jest po prostu wykorzystywane są w 100%. No to kosztuje dużo. To kosztuje 22, to kosztuje 18. A ta ma pojemność 50 tysięcy, to ma pojemność 60 tysięcy. Czekajmy na te 22. No więc coś, cokolwiek wybuduję. Ja się mogę zacząć już robić ścieżki, dema. I postawimy i wbijmy ten słój. Znaczy to się inaczej nazywa chyba, tak? Ale nie pamiętam. No, no to tak, zacznijmy oczywiście od tego, czego najbardziej na to czekają. Czyli przejść się na drugą stronę. Ale tak, po pierwsze to wywal. To mi kompletnie nie po drodze jest. I zróbmy najpierw występki, żeby dało się to już po jakiś powód łączyć. Czyli tak, tu tak, dobra, całkiem nieźle. Tu będę sobie zakręcać, tutaj będzie się łączyć z którymś. Dobra, całkiem nieźle. Tu właściwie się to będzie kończyć na razie na tym, to nie będziemy nic tutaj robić. Tutaj to będzie co inna bajka, tu o, tu trzeba wyciągnąć. Dobra. Chociaż tutaj, czekaj, czy przez to by dało się? Nie dałoby się. No a to tu byśmy... No nie wiem, jakbyśmy tutaj to pociągnęli. No a to będzie jakoś tutaj tak zawracać, nie? I tutaj się to podłączy. O, świetnie. Dalej, tu jest wyjście. To z niego trzeba wyciągnąć. Świetnie. No tutaj to w figumiku się zrobiło, bym powiedział. I jeszcze jest to dalej. No, a możemy postawić nasze... nasz... jak to się nazywa? Duży... ślos. Swój. Macie. Na zrównoważony. W sensie i tak będzie za chwilę pełny, bo tutaj jest po prostu wszystko jego pełno, ale na zrównoważony. Tak, bo musimy... Czekajcie, bo mam dziwne uczucie, że jest lekka dysproporcja pomiędzy tym, co produkujemy, a tym, co... wykorzystujemy, no. 9000, tak, to trzeba więcej produktów zwierzęcych. Czytaj więcej tego. Nie tego. To kosztuje 20 000, duże pastwisko. To ja poczekam, to ja poczekam na razie chwilowo. Oddalam to pytanie. No i tak, tu miało być takie właśnie nad wodą. Jakieś tam przechadzki. Jestem przekonany, że nawet nie muszę tutaj nie będę musiał nic dużo stawiać. I oni tak będą tutaj chodzić tędy. Ale to jest tylko takie moje domyślenko. No, proszę bardzo, tu będziemy chodzić. Znaczy, tu będziecie mogli chodzić. Tu są jakieś kamyczki, ojejku. No trudno, kamyczków nie będzie. Co? Jakaś woda? Nie, gdzie tam? Tutaj to akurat budujemy, to będzie się budować na bieżąco, tak? O, pod mostkiem, to bardzo ładnie się połączyło, świetnie. Teraz zobaczę w ogóle ile minut już odcinka nagrywamy. Bo tutaj tak mówię, ale nie wiadomo ile to tak właściwie jest. No, tutaj się to zajdzie na dół. I tak, na razie stąd będzie się tutaj to ciągnęło, tak jak mówiłem. Nie będziemy tego dalej tam ciągnąć. I czy tu by dało się to puścić dołem? A może bez? Nie dałoby się. Dobra, czekaj. Raz, dwa, trzy. Pójdziesz górą? Nie pójdziesz górą. Dobra, poczekaj. Pójdziemy tu. Raz, dwa, trzy, cztery. Ciach. Ciach. Dobra. Tu sobie to zejdzie. I teraz tak. Stąd dojedziemy tu. Stąd dojedziemy tu. I stąd, w ogóle jak tam tym nowym padem teraz, oj, dopiero co zauważyłem, znaczy, no zauważyłem jak klikałem, tak, żeby nie było, ale już tak trochę przyzwyczaiłem się do niego, bo dzisiaj gram cały dzień właściwie. Dobra, tak, tu jest taka dziwna zakrętas. Weź to się ulepsz. I mnie nie denerwuj. Tu idziemy, proszę bardzo. Tutaj, tak, tu będzie zakręcik. Tu z tym się połączymy. Tu do tego wykręcimy. I tu będzie po prostu póki co taki był pomysł, żeby zrobić właśnie tą ścieżkę. W sensie, nie, tutaj to się zakończy tak... Nie, tu... tak, tu będzie po prostu taka... Oj, to było piękne. Nie zrobimy czegoś takiego, ale możemy. Widzicie, możemy. Ale będę dobry, tego nie zrobię. Okej, ładowanko. Dobra. Okej, jeżeli zrobimy to w ten sposób, to będzie to dziwnie wyglądać. Niestety musimy zrobić tutaj chyba hula-kula. Czytaj. Coś takiego. Ale no dobra, już niech będzie. Będzie taki swój urok też w sumie nadawało. Ciach i ciach, będziecie mogli po prostu przechodzić z jednej części parku do drugiej. Takimi ścieżkami ciepłymi. O, już nawet chodzą sobie po prostu. Fajnie. Dobra. Tutaj. Przejście. I po drugiej stronie będzie z kolei przejście, ale rowerowe. Tak, takie też będziemy inwestować. Na bogato. I tutaj tak, tutaj właściwie będzie tyle z tych przejść. Dobra, no i teraz coś może do parku właściwie już dorzućmy. Albo poczekaj, bo my ogólnie, żeby nie było, że ja tutaj tak sobie po prostu marnuję czas. My zbieramy... Ja nie mogę. My zbieramy na fabrykę lemoniady, chciałem powiedzieć, ale kurczę, nie mogę. Ponieważ już mamy forsy na to. Okej. Czy ty importujesz, człowieku zły? No jedzie na pewno z drugiej strony. A ty, huta szkła, też importuje. Okej, czyli za mało wytwarzamy naszych cudowców. A jesteśmy na drugim poziomie. Czekaj, to mamy już jakieś nowe kopalnie. Zobaczmy. Tak, mamy kopalnie. Kurczę, rzecz, ja też nie zauważył tego. Macie tu... do Bełchatów chciałem montować bardzo, ale... Obawiam się, że chwilowo to musimy czymś takim się posłużyć. Dobra, niech będzie. Powiedzmy, że to będzie dobrze wytwarzać i te szkło. Szkło trzeba niestety jakoś też nie całkiem wytwarzać. No wiemy czemu. Tak akurat to ja nie muszę wam mówić czemu, bo wiecie czemu. Aby weszło, szkoda. Szkoda, że tego tutaj nie wstawimy, bo już nie wstawimy. No i tak, tu jest poza strefą, więc powiększymy strefę. Tak, jeszcze pamiętaj. Dlatego nie mamy płotu, bo jak płotem się ograniczysz, to później nie chcecie się go wyburzać. I lepiej jeszcze raz go budować albo po prostu. No, bo my na przykład teraz wyburzyliśmy płot. I nie chce mi się zbytnio go naprawiać. Bardziej mi się chce naprawić grunt dookoła tego, bo to będzie dziwnie wyglądać. Dobra, czy gdzieś jeszcze tutaj właściwie możemy postawić jakąś tą do kopania? No tu na górze jedno postawmy. Ty będziesz potrzebować wody. To ci mogę zrobić. I prądu. To też ci mogę zrobić. Dobra. To całkiem nieźle. A, i ty potrzebujesz wody. No tak, oczywiście. Dobra, to jest w ogóle minuta odcinka. Ojejku, 32 minuta odcinka. Dobra, to skończmy ten parki, żeby nie było. W ogóle jak tam działa piekarnia? Bo też nią się nie patrzyłem, odkąd tym podciągnąłem na maksa. Całkiem nieźle. Lupnijmy na tutaj. O, spłacić pożyczkę, czemu by nie? Tak, ogólnie zadawiamy dosyć nieźle na ramkach. Bardzo nieźle. Ale mi chodziło o przemysł. 15 tysięcy z tych dwóch fabryk. Nieźle. Z czego 42 tysiące łącznie. Czyli nasze miasto dosyć dużo ciągnie. No i mamy jeszcze ten park, który właściwie jeszcze nie działa. Więc tak, poustawiajmy na razie najważniejsze miejsca, czyli na przykład punkty informacji. Ojejku, tu już jest pełno mrówek w ogóle. Zobaczcie, ja tu jeszcze nic zbytnio nie wstawiłem, a tu już jest pełno ludzi. Oni nie potrzebują zachęty. Oni nie potrzebują budynków w parku, co nie? Oni wystarczy, że już sobie chodzą. Znaczy, to akurat bardzo dobrze, tak powinno być w parkach, tak. Ale nie w Cities Skylines, nie zawsze tak to działa. Dobra, kolejne miejsce, gdzie powinny być informacje, to jest na pewno tutaj. Bo to jest tam akurat przekonane. Zobaczcie, już nasz park wbił po kolejny poziom, a ja dopiero co postawiłem. Pewnie to jestem przekonany, że ludzi było już wystarczająco, ale tylko musiałem podnieść poziom. No, pewnie tak było. Dobra, czy tu się uda? Uda. No, świetnie. I tu macie jeszcze punkty informacji. Dobra, dalej. To i to je. Macie tutaj z jeden. Tutaj nie będziemy jakoś wrzucać go, nie wiem, na widoku. Macie tutaj, nie na widoku. Tak, te wodne atrakcje w ogóle dało, to bardzo fajnie, bo no, akurat tutaj te wodne atrakcje są potrzebne. Dobra, tu będzie placyk, tak? Tu sobie damy plac, proszę bardzo. I po co jest w ogóle tutaj park? Ja tutaj zainwestowałem. Park zainwestowałem z jednych powodów, po to, żeby nie musieć myśleć o całej reszcie. W sensie o żadnych parkach tutaj im wbijać czy coś, po prostu damy im to i będą zadowoleni. No ma dalej. Co jeszcze będzie, jak będą zadowoleni, to będą oczywiście kafejki. I tak, i kafejki to jest ta trudniejsza część, ponieważ one są trochę większe. Chyba że mamy więcej miejscek tutaj, gdzie możemy postawić jedno, drugie i kafejkę jeszcze jedną. To jest, daj Bóg, więcej takich miejsc. O, szachy. Szachy. Dobra. Nie wiem, gdzie wmontujemy te szachy. Tutaj też nie powinno się zmieścić. No i się zmieszczą. Dobra, no i tak, tutaj oni będą też dochodzić. Jestem tego przekonany. Zapodamy po prostu taki parę kafejek nad wodą. To oni tu już będą zachęceni. Bardzo, powiększymy sobie. Czekaj. O, co nie? Jakieś tam parę miejsc. Jakieś miejsce do grania. I już tu widzę, że ich tu będzie pełno. W sumie szachy to możemy postawić na drugiej stronie. O, dokładnie. I jakieś wodne atrakcje. O, jest, wbiło się. Też będą na pewno się tutaj kręcić. Tak, żeby tu było dużo ludzi. Dobra, proszę bardzo. To jest zrobione. Wracając do naszego parku. Czy coś my tu jeszcze właściwie mamy do postawienia? No kafejek bym więcej poustawiał, ale to trochę trudno, bo jest mało miejsca. No to może z jedną tutaj jeszcze faktycznie. Macie. Później... tutaj. Czekaj. O, dobra. No i teraz jeszcze postawimy sobie tutaj. Dobra. Tutaj coś mi to nie chce za dobrze ładnie, za ładnie wejść. O, jest, idealnie. Nasz przemysł wydobywczy wbił 3. poziom. Mamy piec obrotowy, fabryka elektroniki, statek górniczy. To jest na co czekaliśmy. I duża kopalnia rudy odkrywkowej. Yeah. And that's what I liked. No ma tak, tylko z tym, że tutaj bym jeszcze właściwie poustawiał parę rzeczy. Więc poustawiamy tutaj parę rzeczy i kończymy odcinek, jak już też mówiłem przed chwilą. Ponieważ już tutaj do mnie też przyszli, żebym kończył, bo trochę przydługo gram. Co akurat może być nawet takie ciupkę realne, że długo gram. Dobra, no i tutaj jest taki jeden. Tutaj jest jeden. No i tutaj jeszcze taki jeden też bardzo. O. Sądzę, że nasz park ma już pobijanych tych poziomów, nie wiem ile, ale zarabia. Ale naprawdę całkiem nieźle zarabia. I to się liczy. Dobra, czekaj, czy my możemy jakiś tutaj przepis dać? Kampania, ale park główny. Bawimy się razem, nocne wycieczki. Kampania reklamowa. Proszę bardzo. Chcę z tego parku mieć zyski. Dobra, no i to co tak mówiłem na koniec. Mamy statek górniczy, to sobie nie wiem gdzie go przedstawimy. No nie, oczywiście, że na razie nigdzie nie będę stawiać go. Ale mamy w końcu to. To na co czekaliśmy. Znaczy to nie jest jeszcze Bełchatów, tak, ale na Bełchatów tutaj długo będę musiał poczekać jeszcze. Ale to już będzie dla nas sensownie tutaj używać tego. Naszych złóż. Wykopywać. No ale dodajmy sobie jeszcze jakąś drogę gruntową do tego. I sobie to też postawmy. Czekaj. Tu tak. I tu by było to tak. No, proszę bardzo. Żeby to nam tutaj wszystko zasilało. Tak, bo tu mamy ogólnie to, jest niby pełne, ale tak naprawdę nie ma żadnych ciężarów, ponieważ one wszystkie jadą gdzieś niedaleko i w kolejnym odcinku koniecznie, ale to mówię koniecznie, musimy się zająć właśnie tą częścią. Tą częścią, czyli mówię tutaj oczywiście o pociągu towarowym do tych 2 dzielnic, żeby to jakoś już sensownie wyglądało. Tutaj dostawmy to jeszcze to jedno pole, czekaj, to jedno pole i nasze tutaj pastwiska. Tu i tu. Proszę bardzo. Dobra. I to będzie na tyle dzisiejszego 3. odcinka. Tu widzimy, jest całkiem niezły ruch. Tak, bo postawiłem ten słój i od razu zaczęli wszyscy z niego korzystać, co nie? Tak to zawsze jest. Dobrze, tak jak mówiłem, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie górę. Zobaczmy sobie, ile tutaj to już to zarabia. To zarabia 16 000. To jest na minusie, ale to jest pewnie chwilowy jakiś problemik. To... Zalało to wodą specjalnych? Nie, jest dobrze. I tutaj też jest całkiem nieźle, ładne zyski. Więc tak jak mówię, i jeżeli jesteście nowi, możecie kliknąć subskrybuj ten dziwny dzwoneczek. I do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. No, coraz lepiej mamy już park, ludzie się cieszą. Właśnie, tylko luknijmy jak się ludzie cieszą. Bo na pewno się cieszą. Obszary parkowe, ludzie się cieszą. I widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!